Czy po świetnym meczu przeciwko Stoke oczekiwałeś, że wybiegniesz w pierwszej jedenastce na mecz z Realem? W spotkaniu ze Stoke zagraliśmy bardzo dobrze. Każdy dał z siebie wszystko na boisku. Nie oczekiwałem, że zagram w pierwszym składzie, ale po kontuzji Davida Silvy dostałem swoją szansę. Moim skromnym zdaniem zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o poczynania w grze obronnej. Teraz skupiamy się już na meczu rewanżowym. Czego spodziewaliście się po Realu, zwłaszcza gdy dowiedzieliście się, że Cristiano Ronaldo nie wystąpi w tym spotkaniu? Wszyscy wiedzą, że Cristiano to wspaniały piłkarz. Bez niego Real wciąż jest jednak bardzo dobrą i groźną drużyną. Prawdę powiedziawszy, cieszyliśmy się, że nie wystąpi w tym meczu. Jeżeli wyzdrowieje, to wtedy zagra za tydzień. Ja jednak sądzę, że mamy wystarczająco dobry skład, by walczyć z nimi w meczu rewanżowym. Jak się czujesz po tym bezbramkowym remisie? Zadowolony, czy jednak mocno rozczarowany? Cóż, nie mogę powiedzieć, że jesteśmy rozczarowani. Cieszymy się, że pokazaliśmy się z dobrej strony w obronie, a także ogólnie zagraliśmy na odpowiednim poziomie. Trzeba po prostu zaakceptować ten remis. Za tydzień pojedziemy do ich świątyni i zobaczymy, co wydarzy się na Bernabeu. Dziękuję.